Dzisiaj zaczęliśmy testy wędzideł z Nadią i pierwszym moim koniem, jakiego jeździłam dzisiaj, to była Kitoki. Spróbowałam to wędzidło, zobaczcie, jest ono blokujące, ale nie było to dobre wędzidło na Kitoki. Wyraźnie wskazywała ona, że nie jest zadowolona, dlatego dla wrażliwych koni, tak jak Kitoki, bardzo polecam to wędzidło, ponieważ jest ono bardzo lekkie. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie miałam tak lekkiego wędzidła w ręce. Prawie nic nie waży. I naprawdę dobrze to funkcjonowało. Byłam bardzo zadowolona. Ona była bardzo rozluźniona na tym wędzidle. Także jest to super traf na nią. Jeszcze tutaj chciałam Wam dodać, że to wędzidło może być bardzo dobre dla młodych koni, ponieważ nie jest ono ciężkie, nie jest ono mocnym wędzidłem. Dlatego jeśli macie jakieś młode konie, to wędzidło na pewno nie ogranicza żadnych ruchów. Drugim koniem, jakiego dzisiaj jeździłam, była Anshen i na Anię nie pasowało niestety nic. Pierwsze wędzidło, jakie na niej miałam, było niestety trochę za mocne. Ona na co dzień chodzi w wędzidle Hakamore i myślę, że przy tym zostaniemy. Drugie wędzidło, jakie miała, to wszystkie po kolei spróbowałam, ponieważ stwierdziłam, że może któreś będzie pasować, ale nie. Zostajemy przy naszym Hakamore, które mam na co dzień na treningu. A na skoki i na zawody zakładam na nią gumowy pelam, który też bardzo dobrze działa. I Anshen jest naprawdę z tego zadowolona. Widzę po niej, że dobrze się w tym czuje. A jak założyłam te metalowe wędzidła, to niestety nie czuła się dobrze. Trzęsła naprawdę pyskiem, była bardzo sztywna. I no, naprawdę koń Wam powie, czy jest zadowolony z wędzidła, czy nie. Od razu pierwsze odczucie. Czasem jest tak, że koń się przyzwyczai do wędzidła i dobrze zaczyna chodzić. Ale w większości przypadków od początku jest koń niezadowolony. Tak jak samo jak na przykład Kitoki była z tym niezadowolona. Od razu, jak zmieniłam wędzidło, to na to niełamiące się, które jest też dobre dla młodych koni, ponieważ jest lekkie, od razu Kitoki pokazała, że tak, że to pasuje. A Nadia dzisiaj za to wypróbowała wędzidło. Tak. Jest to takie wędzidło, zobaczcie, które można różnie podpinać. Są tutaj kółka. Dla Nadii było to wędzidło trochę za mocne, dlatego zmieniliśmy to i podpiliśmy tutaj to i było świetne. Naprawdę okruch chodził świetnie, jest to idealne wędzidło dla Nadii na zawody. Więc myślę, na następnych zawodach tak, mnie w nich zobaczyć. Tak, i na skoki. Myślę, że jest to trochę za mocne wędzidło na jazdę ujeżdżeniową, tak jak Nadia jeździ na co dzień, ale na skoki świetne, naprawdę bardzo polecam. Dlatego jeśli macie konia, który się może trochę chowa, albo macie problem, że się wiesza na wodzach, to jest wędzidło szczególnie dla Was. Dobra. Jeszcze na takie mocne konie to jest wędzidło. Nie? Kolejny koń to Casanova. Na niego za to próbowałam na początku bardzo lekkie wędzidło i było ono za lekkie, to które miałam na Kitoki. Ale za to świetnie pasowało mu to wędzidło. Jest tutaj taka zabawka. Jest to słodkie żelazo i myślę, że jest to idealne właśnie na konie bardzo silne, które nie boją się tego kontaktu i można mieć na nie trochę mocniejsze wędzidło, bo tak jak na konie jak Kitoki, która jest bardzo wrażliwa, no nie polecałabym Wam tego, ponieważ mogą one się szybko zrazić. Tak. A więc jeszcze nie próbowałam żadnych wędzideł na Pompeję, ponieważ jej dzisiaj nie jeździłam, ale mam zamiar na nią spróbować to wędzidło. Ona jest bardzo idąca, dlatego myślę, że ten pelam może mi dużo pomóc. Także to było na tyle po moim pierwszym dniu sprawdzania i testowania wędzideł. Wrzucę Wam filmiki, jak chodziły nasze konie, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało, kiedy dobrze pasowały wędzidła i źle pasowały. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z jakości wędzideł, ponieważ są one tak starannie wykonane i szczególnie lekkie. Naprawdę są...